Cześć, nazywam się Boluś. Chciałbym opowiedzieć wam o pewnej bardzo zwariowanej nocy, o zielonym dinozaurze, moich urodzinach, nocnych podróżach po mieszkaniu, no i oczywiście o moim tacie Śpiochu, mojej mamie i o mojej siostrze Asi, złośnicy. Właściwie to o niej najbardziej jest ta historia. No i o mnie. No więc to był dzień moich 6 urodzin. Asia nie miała wtedy urodzin, bo ona ma dopiero 3 lata, więc dostała misia na pocieszenie, a ja dostałem dużo różnych fajnych rzeczy. A potem goście poszli i mogłem wreszcie pokazać rodzicom i Asi wszystkie moje prezenty. O, Bolusiu, jakie piękne puzzle. To od dziadków. Och, i śliczne 2 bluzeczki. Przydadzą tak, ci się w sam raz do przedszkola. Od dziadków. O, jaka świetna kopara. Będziemy się razem bawić. A 2 Tomka. O, a to co? Jakie wielkie pudełetko. To jest najlepszy prezent od ciotki Lucynki. O, automatyczny dinozaur. Automatyczny dinozaur. Patrzcie, jaki świetny. Automatyczny dinozaur wygląda, jakby chętnie pożarł całą Warszawę i Pałac Kultury. I ma pazury jak kocury. Całą Warszawę i Pałac Kultury. I ma pazury jak kocury. Automatyczny dinozaur ma brodę długą niczym koza. I w każdym oku ma jedną wiodę. I guzik on i off pod spodem. I w każdym oku ma jedną diodę. I guzik on i pod spodem. Asiu, gdzie idziesz? Chodź obejrzysz dinozaura. Nie, wcale nie chcę. Automatyczny dinozaur wygląda, jakby chętnie pożarł pewną Asiuchę, małą wstręciuchę. Mniamu, 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 mniamu. Sobie! Jestem dinozaur. Boluś, nie strasz Asi, ona się boi. Głupi Bolu! Ty jesteś głupia, obrażucha! Kurczę, pieczony, nie kłóćcie się! Ale tata, ona powiedziała nam, że nie wolno głupi. Tak brzydko do siebie mówić. Bolek, nie można straszyć Asi. A ty mogłabyś przestać na wszystko mówić nie i nie. Nie! Asiu, wyjdź spod stołu i przyjdź do nas. Nie chcę! Asiu! Nie lubię tego potwora i nie lubię tego Bolusia! I będę tu siedzieć! Asiu, przestań się złościć i chodź. Nie. I znowu nie. Ciągle to nie. Nie i nie. Znów Asi uśmiech gdzieś zaginął. Nie i nie. Znów Asia w kącie z ponurą miną. Nie i nie. Czy to jest Asia, czy... potworek. Nie i nie. Powiedz coś, Asiu. Mam zły humorek. Ach, jaki piękny byłby świat. Nie. Gdyby czasami, chociaż czasami, Asia mówiła tak i tak. Nie i nie. Czy to jest Asia, czy potworek? Nie i nie. Przyjdź do nas, Asiu. Jaki piękny byłby świat. Nie i nie. Gdyby czasami, chociaż czasami Asia mówiła tak i tak. Asia miała bardzo, bardzo zły humorek i wcale nie chciała wyjść spod stołu, żebyście widzieli jej minę. To było trochę dziwne, bo Asia zawsze bardzo lubi moje zabawki, a na dinozaura nie chciała nawet patrzeć. W końcu mama sama wyciągnęła Asię spod stołu, żeby ją wykąpać, a ja wziąłem mojego dinozaura do łóżka, żeby ze mną spał. A potem... Dobranoc, dzieci. Śpijcie dobrze. Dobranoc, miłych snów. Dobranoc! Asia! Asia, śpisz? Nie śpię. To coś ci pokażę. Patrz, jak świetnie oczy dinozaura świecą w ciemności. Jestem dinozaur! Zabierz go ze mnie! Zabierz go! Ratunku! Głupi Boluś! Co tu się dzieje? Mama, Asia powiedziała, że jestem głupi.
śpi! Dzieci, przestańcie! Mama, posiedź przy mnie! Asiu, mama ma jeszcze dużo pracy dziś wieczorem. Uśniesz sama. Nie usnę. Posiedź. Asiu, przecież zawsze ślicznie sama usypiasz. Śpi, kochanie, i nie marudź więcej. Ale ja boję potworów. Potworów? Co ci przyszło do głowy? Potwory są tylko w bajkach, prawda, tata? Oczywiście. Potwory, potwory... Nie ma żadnych potworów. Dobranoc. Mama, tata, chodźcie tutaj! Nie chcę spać sama! Nie, nie, nie! Potwory, potwory, mają jęzory i ciemne kolory, oj! I ciemne kolory, oj! Niech przyjdzie tu mama, nie chcę być sama, chodź tutaj tata, tu jakiś potwór, tu jakiś potwór, tu jakiś potwór nad łuskiem lata. Potwory, potwory mają kędziory i straszne kolory, oj! Kolory, oj, chodź tutaj mama, nie chcę być sama, chodź tutaj tata, tu jakiś potwór, okropny potwór, straszliwy potwór, nad łuskiem lata. Potwory, potwory, mają jęzory i straszne kolory, oj, oj. Straszne jęzory, oj, 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 mama, tata! Kochanie, co się stało? Jest bardzo późno. Mama, posiedź tu ze mną. No dobrze, ale tylko chwilę. No już, Asiu, nie kręć się. Proszę, kochanie, leż spokojnie. Asiu... Kochanie, kochanie, usnęłaś w łóżku Asi. Faktycznie, no ale mnie bolą plecy. Strasznie tu ciasno. Tylko cicho, nie obudź jej, dopiero usnęła. Wcale nie usnęłam. O nie, to dziecko chyba w ogóle nie potrzebuje snu. Asiu, kochanie, jest 12 w nocy, śpi. Chcę spać w waszym łóżku. O nie. Chcę już. Cicho pobudzisz Bolusia. Ale ja chcę u was! No dobrze, ale tylko dzisiaj. Chodź, weź swoją poduszeczkę. Co się dzieje? Śpi, Bolusiu, śpi. Ale gdzie wyjdziecie? Do łóżka rodziców. To ja też chcę! O nie, to ja idę spać do łóżka Bolusia. Trudno. Będziesz spał na piętrowym łóżku? Trudno.
Wolę piętrowe, ale za to puste. Zmienialiśmy łóżka jeszcze kilka razy w nocy. Właściwie była to całkiem fajna zabawa. Najpierw tata spał u mnie na górze, a ja i Asia u mamy. Potem przypomniałem sobie o moim dinozaurze i przyniosłem go do łóżka rodziców. Wtedy Asia pobiegła spać z tatą na górze, ale tacie było ciasno, więc przeniósł się do łóżeczka Asi. Wtedy Asia zaczęła płakać. No i wtedy już trochę tata się zdenerwował. Zapalił światło i nikt już nie spał. Zupełnie jak w Sylwestra. Kurczę pieczone, no nie wytrzymam. Czemu nie chcecie spać? Dlaczego? Ja jutro będę do niczego. O 7 pobudka, a tu drzemka krótka. Dlaczego czyjaś mała nóżka zajmuje nam połowę łóżka? Ja marzę o spaniu na pustym posłaniu. Nie, dosyć tego. Słuchaj mnie, jedna i druga nóżko, każdy z nas ma swoje łóżko. A teraz dobranoc, przytulę was rano, bo tata jest śpioch. Cichutko, bo sąsiedzi nas usłyszą. Dosyć tego, już do łóżek swoich. Spać. Kochani, tata ma rację, dość tego. Te zmiany łóżek to nie był dobry pomysł. Każdy powinien spać w swoim własnym łóżku, bo inaczej jutro wszyscy będziemy bardzo zmęczeni. To może ja będę spał z Asią i dinozaurem? Właśnie w tym momencie Asia spojrzała na mnie, a ja trzymałem w ręku mojego dinozaura. I tak trochę niechcący przełączyłem palcem na on. Tak tylko chciałem do niej zamrugać oczami dinozaura, tylko dla zabawy. I wtedy Asia, może nie uwierzycie, ale właśnie wtedy Asia z całej siły rzuciła we mnie i dinozaura swoją poduszką. Asiu! Popsułeś mi dinozaura! Asiu, tak nie wolno! Kurcze pieczone! Dom wariatów, dzieciaki, uspokójcie się! Witajcie, dzieci! To ja, dinozaur Felek. Zobaczcie, jak tata fajnie udaje dinozaura! A jak macie na imię? Ja jestem Boluś, a to jest moja siostra Asia. Asiu, nie bój się, skarbie. Zobacz, jaki ten dinozaur jest miły. Dzień dobry, Asiu. Podobno się mnie boisz. I dlatego rzuciłaś we mnie poduszką? Bo ty patrzyłeś na mnie czerwonymi oczami. Ja się bardzo... Bardzo przestraszałam tego. Mówi się przestraszyłam. No właśnie. I złamałaś mi nogę, niestety. Przepraszam. No dobrze. Nie będę się gniewał, jeśli pogłaszczesz mnie po nosie. Bardzo lubię głaskanie po nosie. A teraz połóż się do łóżka, Asiu. A ty, Bolusiu, obiecaj, że nie będziesz więcej straszył Asi. Obiecuję. No chodź tutaj, Asia. Dobrze, to przytul się do swojej poduszeczki. A jak będziecie grzeczni, to może rodzice zaśpiewają wam coś na dobranoc. Odleciały potwory, cicho jest i szach. Tylko mała muszka do snu dzieciom gra. Odleciały potwory, ciemno, ciemną noc. Mama już w łóżeczkach, otula je w koc. Otula jest koc.
odleciały potwory, odleciały daleko. Tata potwór ma dobranoc, podgrzewa im mleko. Odleciały potwory w ciemną, ciemną noc. Mama już w łóżeczkach otulaje w koc. Odleciały potwory, cicho jest i sza. Tylko mała muszka do snu dzieciom gra. Mała muszka do snu dzieciom gra. Nie śpią jeszcze maluchy, mimo późne już pory. Śpicie dzieci już spokojnie. Małe potwory. Następnego dnia tata skleił ze mną nogę dinozaura. Ja już nie straszyłem Asi, bo wiedziałem, że ona jest malutka i się boi. A Asia nie chowała się już pod stołem. I bardzo fajnie się bawiliśmy. Dinozaur został naszą ulubioną zabawką i zamieszkał na szafce przy łóżku, żeby w nocy odganiać od nas złe sny. I tak skończyła się ta historia. Był raz sobie jeden potwór, co na imię Felek miał. Tak wystraszył małą Asię, że ze strachu wpadła w szał. Tak wystraszył małą Asię, że ze strachu wpadła w szał. Tak wystraszył, że ze strachu wpadła w szał. Naprawdę wpadła w szał. A ten potwór choć wyglądał tak, że aż się jeżył włos, to był miły jak baranek, do głaskania dawał nos. To był miły jak baranek, do głaskania dawał nos. To był miły, do płaskania dawał nos. Do przytulania! A ta Asia choć słodziutka i malutka niczym pchła, to stanowcza z niej dziewczynka swoje zdanie zawsze ma. To stanowcza z niej dziewczynka swoje zdanie zawsze ma. Jest stanowcza, swoje zdanie zawsze ma. Oj, tak bardzo stanowcza. Każdy czasem jest potworem, każdy czasem rogi ma. Więc nie bójmy się potworów, tylko tańczmy hopsasa.